Halloween zbudowałam pizzerię z FNAF. Bez modów, na survivalu. Zrobiłam ją w taki sposób, że razem ze znajomymi możecie zagrać we FNAF, wcielając się w ochroniarza i animatroniki. A jeżeli jesteś samotnym graczem, to też możesz tutaj spędzić miło czas, podobnie jak w moim teatrze muzycznym, który robiłam jakiś czas temu. Uwaga, budowla zawiera buildhacki. Hej wszystkim, z tej strony Dia i bierzemy się za robotę. Naszą pizzerię postawimy gdzieś tutaj, jako że będzie ona wydawać głośne dźwięki, to jednak wolę, żeby była jak najdalej od centrum bazy. Jeżeli chodzi o rozmieszczenie i wielkość pokoi, to zrobię ją w takich wymiarach. Co myślicie? Bo jak na moje, to taka jest wystarczająca, ale im większa, tym ciekawsza zabawa. Ci, którzy znają tę grę, wiedzą już pewnie co, gdzie i jak. I tak, tutaj ochroniarz, tu jest puste miejsce, ale ja je wykorzystam, będzie ono kluczowe. Tutaj korytarz prawy, tutaj będzie kuchnia, tutaj łazienki, następnie tutaj będzie główna sala, ta ze stołami i sceną i Pirate Cove, tutaj będzie backstage i to będzie to pomieszczenie, gdzie są te endoszkielety i kostiumy. A tu oczywiście Pirate Cove i korytarz. W ogóle szukając buildhacków zauważyłam, że zazwyczaj w Minecrafcie budują pizzerię z FNAF 2. Ja osobiście nie lubię wyglądu tej lokacji, zdecydowanie moją ulubioną jest FNAF 1. A wasza? Jaką część lokacji lub animatronika lubicie najbardziej, a jaką najmniej? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Teraz bierzemy się za podłogę. Do zrobienia jej użyłam kwarcu i węgla, a do elementów typu scena użyłam sosny. Całą podłogę zgodnie z oryginałem zrobiłam w szachownicę. No i tak się złożyło, że zabrakło mi kwarcu, więc trzeba go troszeczkę dokopać. No to widzimy się na górze. I teraz w dół. I mamy to, lecimy dalej. I mamy to, podłoga jest ready, jeszcze muszę podnieść to Pirate Cove. Podłoga zrobiona, no to teraz czas na ściany. Z tego dostaniecie za chwilę timelapse, zombie już płonie z niecierpliwości tam z tyłu, ale najpierw muszę wam powiedzieć, co ja użyłam w ogóle do zrobienia tych ścian. A więc wykorzystałam beton, jasno-szary i ciemno-szary i łupkowe cegły. Początkowo miałam użyć czerwony beton, ale z zewnątrz źle to wyglądało, więc temat ukryłam troszeczkę inaczej. Zresztą oglądajcie dalej, a się dowiecie. No to co, ja sobie stawiam ściany, a wy łapcie ten obiecany timelapse z budowy całego budynku, a później pokażę wam buildhacki, pomysły na dekoracje i kilka ciekawych mechanizmów redstone. Przy okazji łapcie słowo klucz do następnego Hall of Fame, czyli Kanciasta Dolina. I jest to polski twórca. Zgadujcie w komentarzach, a my widzimy się za chwilę. No i mamy to. Co prawda oryginał wyglądał nieco inaczej, ale dwuwarstwowe ściany były morderstwem dla mojego grafiku, ale wydaje mi się, że ta wersja wygląda bardziej obskurnie i klimatycznie. Co myślicie? Teraz trzeba to jakoś urozmaicić. Przede wszystkim drzwi. Drzwi we FNAF-ie to obowiązek. Oczywiście metalowe, tak żebym mogła je zamykać. No dobra, no to znów ściany. W oryginale na ścianach mamy taką szachownicę i ja uznałam, że najsensowniej będzie zrobić je w postaci map arta, którego timelapse, speedrawing, speedbuild, przyspieszenie dostaniecie. A i żeby było jasne, będą one wszędzie, gdzie się da. A i ten, bo tak się stało, że zapomniałam o jednym pokoju, a dokładniej schowku na miotły, w którym kitra się boni, więc pozwólcie, że raz, dwa, go naprawię.
No i mamy to. Teraz możemy lecieć dalej z tą robotą. Łapcie teraz ten timelapse z map arta, ale zanim zacznę, to nie nagrywałam tych fragmentów po kolei, więc jak w niektórych meblowaniach pokoi zobaczycie, że tych map nie ma i liczba dni się nie będzie zgadzać, to się nie przejmujcie. Tak to wygląda, jak się kroi 10 rzeczy naraz. No nic, lecimy z tą mapką. Nawet nie wiecie, ile czasu mi to zajęło, ale mamy to. I nasz mapart wygląda tak, więc możemy go teraz odłożyć na miejsce. No i mamy to. I tak, pojawiły się banery, ale o nich za chwilkę. Bierzemy się za dekorowanie pomieszczeń i zaczniemy od backstage'u. Tutaj macie itemki, jakie użyłam do budowy tego pomieszczenia i jak obiecałam, nie ma tutaj nic skomplikowanego. Zaczniemy sobie od regału. Regał, żeby wyglądał na smuklejszy, zrobiłam z trapdoorów, a na nich postawiłam lampion. Teraz czas na stolik, na którym będzie kostium animatronika, podobnie jak w devscreenie we FNAF-ie 1. Stolik zrobiłam ze schodków z świerkowego drewna. Za endoszkielety będą robić stojaki na zbroję. Myślę, że jest to dość oczywisty wybór. No to teraz kostium. Będzie on leżeć na stole i położyłam tam stojak na zbroję. Ustawiłam mu jakąś pozę, żeby był jak najbardziej powyginany jak się da. Teraz muszę wrócić schodek na miejsce, więc kładę go obok. Robię mały wjazd na Pirate Cove i przesuwam schodek za pomocą pistona na miejsce. Tada! Teraz ubieram stojak i oczywiście wokół trzeba rozkopać redstone, bo jak to tak halloweenowa, FNAF-owa budowla bez rozpaćkanego redstone'a. No i mamy to. Backstage gotowy. No to teraz pokój, od którego w sumie powinnam zacząć, bo to przecież tutaj się wszystko zaczęło, czyli biuro. Tutaj macie co wykorzystałam do budowy, a bardziej opisowo to zrobiłam biurko ze schodków i innych ozdobników. Nie mogło też zabraknąć wiatraka, za który będzie robić przecinarka. Czemu? No, bo się kręci. No i oczywiście musiałam jeszcze dodać cupcake'a, tylko nie z tej strony co trzeba, ale ci. Wypadałoby jeszcze dodać lampki, bo czymś na te animatrony trzeba świecić. No i oczywiście creme de la creme tego pokoju, czyli plakaty. I tak będą robić to, o czym myślicie. A jak? A tak, po prostu z drugiej strony będzie notblock, no i patrzcie teraz. Tada, lecimy dalej. No dobra, no to tak jak widzieliście wcześniej, wisiały tutaj banery z pizzą i teraz pokażę wam, jak takowe zrobić. A więc może być dowolny kolor baneru, ale jak chcecie oszczędzić barwniki, to zacznijcie od żółtego baneru i pomińcie krok pierwszy i drugi. A od tego momentu róbcie tak samo jak ja, czyli dajecie ceglany pattern z czerwonym barwnikiem, potem dajecie brązową ramkę i wyciągacie ten trójkąt, który robi nam za pizzę. I tada, macie pizzowy baner. No to ja lecę sobie z resztą i dajemy to na ścianę. No to teraz czas na toaletę. Tu macie itemy, jakie użyłam. Tutaj dałam blok redstone, bo za klapę od toalety będzie nam robić metalowy traptor, no bo biały, a za sam sedes będą robić kwarcowe schody. I tak, najpierw trapdoor, potem redstone. To tak na przyszłość. Teraz czas na umywalkę. Umywalka będzie robiona ze schodków i bloku kwarcu. Na bloku daję lampkę, żeby coś nam tutaj świeciło. No i oczywiście też kranik i jeszcze woda w umywalce. Ale trochę tutaj pusto, prawda? Dlatego trzeba zrobić lustro. Do tego potrzebujecie niebieskiego banera, białego barwnika i brązowego barwnika. Na błękitny baner dajemy ten biały gradient, potem białą skośną belkę i na koniec brązowa ramka i cyk, mamy lustro. Ale to nie wszystko, bo toalety trzeba oznaczyć. Tak oznaczymy męską łazienkę, a tak oznaczymy damską.
Oczywiście całość też oświetlam. Okej, i to jest ten moment, w którym wyrównał nam się timeline. Jak widzicie, są i mapy, i pizza banery, więc lecimy teraz do przodu. Kolejnym pokojem, za jaki się weźmiemy, jest kuchnia. Nie ma tutaj jakichś wybitnych bulthaków, po prostu meblowanie, więc myślę, że zrobimy skip tego fragmentu. Finalnie wyszło tak. Lecimy teraz ze składzikiem na miotły, czyli tym pokojem, o którym bezczelnie zapomniałam. Ale naprawiłam, więc mamy. Jakby liczy się, tak? Tutaj łapcie itemki, jakie użyłam, żeby to zrobić i podobnie jak w przypadku backstage'u, użyłam trapdory, żeby zrobić regał. Tym razem metalowy, no bo to w końcu pomieszczenie gospodarcze. Obok regału postawiłam miotłę, którą zrobiłam z bloku siana i płotka, płotku, chyba płotku, bo płotu. Chyba tak. Nieważne, miotła. A obok miotły dałam kociołek z wodą, który robi za wiadro. W sumie to w takim razie bardziej mop niż miotła. No cóż, na podłodze będzie leżeć zmiotka do kurzu w postaci szczotki do archeologii i głaskania pancerników. Obok świeczka udająca jakiś płyn i jak na każdy schowek przystało, muszą wystawać rury. A, i jeszcze wosk, żeby nam szafka nie zzieleniała i mamy bonbonowy składzik. Możemy lecieć z kolejnym pomieszczeniem. Pewnie wszyscy czekacie na to główne pomieszczenie, prawda? Jeszcze chwilkę musicie poczekać na nie, bo teraz zabieram was do piwnicy. A ci, co wiedzą, to wiedzą, że w piwnicy mam małe wyderki. Chodź do piwnicy. Omega, zapraszasz mnie do piwnicy? Pokażę ci małe wyderki. Aczkolwiek w tym przypadku króliczka i to takiego dużego. Tak, w tym pomieszczeniu wcisnę springtrapa. Później jeszcze coś tutaj dodam, ale to dowiecie się później. Będzie to istotne dla gry we FNAF. Okej, lecimy z naszym przegniłym gagatkiem. Stawiam stojak na bloku niżej i wybieram mu jakąś wykrzywioną pozę. Następnie przygniatam gagatka deskami, żeby podłoga była ładnie zbudowana. Obok stawiam drugi stojak i ubieramy oba stojaki i mamy naszego umownego springtrapa. Ale czymże byłaby nawiedzona piwnica bez rozpaćkanego redstone'u, prawda? I na ten moment piwnica jest gotowa. Jeszcze do niej wrócimy. I teraz moment, na który wszyscy czekali, bierzemy się za główną salę. Na start Pirate Cove. Tutaj macie itemki, z których korzystałam i tak się składa, że obrazy dostały jakiś czas temu update i jest jeden taki, który jak się zamknie jedno oko i drugie oko, to wygląda jak morze. O ten. I jak Pirate Cove, to oczywiście skrzynia skarbów i oczywiście kurtyna, którą zrobiłam z purpuru. W pierwszym projekcie miałam jeszcze dać banery jako kotarę, ale dajcie mi znać, jak wy uważacie. Dać je, czy raczej nie? Czymże byłoby Pirate Cove bez swojego legendarnego napisu Out of Order? Pewnie byłoby działającym Pirate Cove, ale no. I tak dajemy tą tabliczkę. Lecimy teraz ze sceną. Nie będzie to w sumie nic skomplikowanego, po prostu dodam kurtyny i tyle. Co prawda na tym rola sceny się nie kończy, ale to za chwilę w dziale Redstone. A teraz meblujemy ostatni pokój i teraz serio meblujemy, bo czas na stoliki. Ten patent już znacie. Odwrócone schody, półbloki i macie stół. Nic skomplikowanego. Ale na takim pustym stole się nie kończy, bo przecież trzeba dodać jakieś jedzenie, prawda? Dlatego wstawiam jakieś torty, na nich różowe świeczki i na item frame'ach daję ciasto dyniowe jako pizzę. I jest to jedna z najprostszych rzeczy w Minecrafcie, które mnie cieszą. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że można tak stawiać te item frame'y. Pamiętam jeszcze te mroczne czasy, kiedy nie można było ich tak stawiać, bo ta możliwość była tylko na Javie, której wtedy nie miałam. I jak tylko to dodali, to od razu moje psy dostawały kości na talerzyku, a na każdym stole musi stać jedzonko i tak dalej. No, mała rzecz, a cieszy. A was jakie rzeczy cieszą w Minecraft? Dajcie znać w komentarzu, a ja w tym czasie kończę zastawiać stół. Też nie mogło tutaj zabraknąć banerów z pizzą, bo jak to tak? I jako, że jest to restauracja dla dzieci, chociaż z fabuły wychodzi, że restauracja na dzieci, ale nieważne, muszą znajdować się tutaj balony. Ten build hack widzieliście już u mnie miliony razy, ale w skrócie stawiacie na dowolnej wysokości płotek, na płotek stawiacie kolorowe szkło i możecie w sumie to tak zostawić, ale jeżeli chcecie urozmaicić to bardziej, to łapiecie zająca i swoją drogą, co tutaj robi lis i czemu ich nie atakuje? Robicie pod balonami dziurę na dwie kratki. Wystarczy jedna na cały splot balonów. Ja jako, że mam pod spodem piwnicę, to muszę sobie jeszcze podbudować tą dziurę.
No i jak macie w sumie te zające, to prowadzicie je tak, żeby wpadły do tej dziury. Teraz każdy zajączek jest na jeden balon i każdego po kolei wrzucacie do dziury i przyczepiacie do balonów. I jak już macie wszystkie zające w dziurze, to możecie zamknąć je pod podłogą. Gdyby nie to, że to Minecraft, to zdanie brzmiałoby dość mrocznie. No cóż, it is what it is. Lecimy dalej. Teraz trzeba ustawić nasze symulacje animatronów. Jest niby build hack, jak zrobić ich główki, podlinkuję wam w opisie, jeżeli znajdę ten filmik, ale ja osobiście na nim poległam. Stojaki mi się rozjeżdżały, więc dałam sobie z tym spokój i postanowiłam pójść klasycznym sposobem dodawania NPC do Minecrafta. I w ten sposób mamy Boniego, Freddy'ego Fazbera, kurczakokaczkę Chickę, do której zaraz wrócimy, bo musi mieć swojego cupcake'a, ale najpierw do drużyny musi dołączyć Foxy. No to co z tym cupcake'iem? Sprawa jest prosta. Potrzebny będzie trapdoor i tort. I jak macie wystarczająco miejsca, to jeszcze świeczka. Ustawiacie stojak tak, żeby miał tą pozę z ręką w górze. Tak wiem, ręka powinna być ta druga, ale nie mam takiej pozy, więc no. Na tą łapkę kładziecie trapdoor, który udaje talerz i na trapdoor dajecie tort i tada! Teraz czas na ostatni element tego pokoju, czyli automat do gier. Build hacków na to jest mnóstwo, ale ja zrobię taki najprostszy, bo nie mam miejsca na większe. Stawiacie jakiś kolorowy blok, nad nim po jednej kratce przerwy dajecie półblok, też kolorowy, i doczepiacie do niego tabliczkę, na której coś sobie piszecie. Nie wiem, jakiś Mario czy Pac-Man. Dajecie item frame'a albo obraz, tutaj od wyboru do koloru. Możecie dać item udający obiekt w grze, u mnie jest to właśnie Pac-Man, ale możecie zrobić jakiegoś map arta. Dalej stawiacie jakieś przyciski i tak dalej i w zależności od tego, jakie macie możliwości i ilość miejsca, możecie też wcisnąć pistonami stojak i tak dalej. I tutaj możliwości jest naprawdę dużo. Warto też podświetlić napisy. I tak się składa, że jeżeli chodzi o wnętrze, to mamy koniec. Czeka nas jeszcze jeden timelapse na zewnątrz, a potem nadamy funkcjonalności tej budowli, żeby nie była taką ostojącą atrapą. A można było w niej spędzić jakoś czas. Zaciekawieni, co wymyśliłam? No to lecimy. A co będę robić na zewnątrz? Trzeba zaznaczyć, że nie jest to losowy budynek, tylko pizzeria Freddy'ego, więc na dachu postawimy ich minimalistyczne główki. Wszystko znakowane, dokończymy etap dekoracji i pozwólcie, że zabiorę was w podziemia Freddy Fazbear's Pizza. To tutaj będzie część mechanizmów, za które będziemy się brać, żeby całość miała chociażby minimalny sens. Druga część będzie na poddaszu. Zaczniemy od czegoś, co jest jednością z Freddym, czyli melodyjka. Tyle itemów potrzebowałam, żeby odtworzyć tą melodię, a dokładniej Marsz Torleadora, który jest słynnym... A jak to zrobić? Już wam tłumaczę. Melodia będzie odtwarzana po włączeniu przycisku na scenie. Podobny mechanizm był w teatrze muzycznym, więc możecie sobie zerknąć, bo tam robiłam aż 4 piosenki. Link w opisie. I tutaj działamy dokładnie tak samo. Pod sceną stawiamy stelaż ze szkła, bo szkło w Minecrafcie przewodzi prąd. Zresztą za chwilkę sami to zobaczycie. Stelaż musiałam lekko przesunąć, bo wymiary mi się nie zgadzały, ale nieważne. Rozkładam teraz redstone po blokach szkła i jak widzicie, po wciśnięciu przycisku dalej działa i będzie działać nawet jeśli zabuduję tą dziurę pełnym blokiem. Lecimy teraz z melodią. Jako że umiem czytać nuty, to skorzystałam sobie z takich. Polecam MuseScore'a, bo tam można znaleźć naprawdę szalone ilości nut i opracowań na różnym poziomie trudności. Jako że chcę, żeby moja melodia była grana przez dzwonki, to pod blok dźwięku daję zbity lód, bo tak, inne podłoże to inny instrument. Teraz ustawiamy wysokość dźwięku klikając prawym. W nutach mam dźwięk C dwukreślne i taki dźwięk też mogę uzyskać na notbloku, klikając go 18 razy. Ogólnie w Google'ach macie takie fajne ściągi, kto jest synem kogo. Ale na ustawieniu wysokości dźwięku melodia nie stoi, bo musi mieć też rytm. I ten rytm nadamy przez ustawianie repeaterów. Mamy tutaj ćwierć nutę i ja zazwyczaj robię tak, że ćwierć
ćwierć nuta to dwa repeatery. Jeden ustawiony na maksa, a drugi na 0 lub 2, w zależności od tempa jakie chce, bo tak, muzyka ma różne tempo, więc to od Was zależy, jak szybki chcecie mieć utwór. Może akurat w Waszym utworze starczy jeden repeater. Drugi dźwięk jaki mamy to D i klikamy go 20 razy. I teraz mamy takie coś. Brzmi już znajomo, prawda? Teraz ustawiamy czas trwania tego note bloku i tutaj mamy nieco krótszą nutkę, ósemkę z kropką, więc musi trwać 3/4 ćwierć nuty, bo to powoduje kropka. Więc jeden repeater wystarczy i ustawiłam go na 3, ale jeżeli nie umiecie sobie wyliczyć tego, jak to ustawić, to przejdźcie sobie do następnego dźwięku, u mnie będzie to A, czyli 15 kliknięć i sprawdźcie, czy ten, jaki ustaliliście na repeaterze, Wam pasuje. Jak nie, to skracacie albo wydłużacie. Jeżeli chcecie, żebym Wam zrobiła cały tutorial, jak robić samemu muzykę w Minecrafcie, to dajcie znać, bo to nie jest aż takie trudne, jak się wydaje. Jak raz załapiecie, to potem idzie. A teraz łapcie delikatne przyspieszenie, jakby ktoś chciał zobaczyć, jak zrobić ten główny motyw Frediego i widzimy się za chwilkę, a tutaj łapcie skip.
I tak wygląda nasza FNAF-owa melodyjka. Pozwólcie, że ja teraz poza kamerami zrobię resztę tego utworu i zaraz wam pokażę, co mam. No, trochę tego wyrosło, co? Wbrew pozorom nie zajęło mi to dużo czasu, ale może mi się tak zdaje, bo lubię pracować przy notblokach. Te z teatru były bardziej wymagające, no ale no, na tym on polegał. W każdym razie, łapcie jak brzmi całość. No i mamy to, ale to nie koniec zabawy z Redstone'em i lecimy dalej. A co ja dalej mogę zrobić? Łapcie to w sumie do podkładu melodyjki z FNAF-a. A mianowicie, chcę tutaj zagrać w grę, gdzie animatronikami będą inni gracze i wszystkie te mechanizmy będą ułatwiać nam grę. Liczenie czasu i tak dalej, będą informować, kiedy jest dzień, a kiedy noc, czy mamy prąd, czy nie. Oczywiście niektóre mechaniki z FNAF-a musiałam naciągać, ale... coś się udało z tego wymodzić, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was dalej. Zacznijmy od systemu monitoringu. Żartowałam. W Minecraft nie ma czegoś takiego, co najwyżej mogę sobie ustawić uchwyty na linki jako atrapy, a jak ktoś jest bardziej bogaty, to może zrobić fake kamerę z dźwigni i rdzenia, ale mnie nie stać na takie bajery. A co z pozostałymi systemami? Tutaj macie to, co było mi potrzebne. Każdy rząd to inny system. Zacznijmy sobie od sygnału dźwiękowego. No bo ochroniarz musi słyszeć, jak animatrony się przemieszczają. Jako, że nie ma kamer, no to trzeba lecieć na słuch. Dlatego rozstawiam płyty naciskowe, żeby klikały. Teraz czas na... czas! Bo musimy wiedzieć, kiedy zaczyna się noc, a kiedy kończy. I zrobimy to w ten sposób. Stawiamy zegar, a nad zegarem lampkę. Następnie dajemy detektory dnia i nocy. Jeden ustawiamy na dzień, a jeden na noc. Ważne, żeby nie były pod pełnym blokiem. Musi być to gołe niebo, schodek, półblok i tym podobne. Wszystkie te, które nie odcinają światła. Od detektora dnia ciągniemy redstone aż do lampki. Jak budujecie w dzień, to powinna się zapalić. Teraz tworzymy znowu melodię, która będzie nam sygnalizować, że jest już rano i jesteśmy bezpieczni. Będzie to ten klasyczny japoński dzwonek, a raczej jego dwa pierwsze takty. Wydaje mi się, że większość z Was kojarzy ten dźwięk. Jeżeli chodzi o sygnał nocy, to tutaj użyłam ryku smoka. Nocny detektor łączę z notblokiem, stawiam na niego głowę smoka i jak zaraz zobaczycie, jak zmieni się czas na noc, to smok zaryczy. I to oznacza, że animatrony mogą zacząć się poruszać. Teraz przedostatni mechanizm na dzisiaj, czyli prąd. Jako, że nie mamy systemu prądu w Minecraft, to uznałam, że zrobimy breaki, które ochroniarz musi co jakiś czas ładować. A breaki będą koło Springtrapa. Tak, w mojej wersji ochroniarz może się poruszać, ale pod jednym warunkiem, który będzie w sumie kolejną budowlą. A co do tych breaków, to będzie to system aktywowany w nocy, który będzie przepuszczać itemki do skrzynki i jak się przesypią, to zadzwoni dzwon i to jest koniec prądu. Ochroniarz musi się wyrobić z odnowieniem energii, zanim zadzwoni dzwonek. A jak zrobić ten mechanizm? Stawiamy detektor dnia i nocy i ustawiamy go na dzień, bo prąd będzie spadać tylko podczas rozgrywki, czyli w nocy. Przeciągamy przez dwie kratki redstone, stawiamy kratkę niżej skrzynkę. Możecie ją podeprzeć półką, żeby to jakoś wyglądało. Do skrzynki podłączamy lejek i jak chcecie zasłonić dziurę w suficie, to możecie dać trapdora. Do hopera dostawiamy drugi hopper, bo niestety jeden hopper ma za mało slotów, żeby gra była zbalansowana, ale dwa są już wystarczające i w nocy trzeba przejść się ze dwa razy napełnić lejki. Z drugiej strony lejka kładziemy komparator i klikamy w niego. Stawiamy dowolny blok i pochodnię, która musi zgasnąć. I obok pochodni dzwon. Jak widzicie, działa to tak, że jak przesypią się wszystkie itemy, jest sygnał i dzwoni dzwonek. Teraz robimy timer dla ochroniarza na wyjście z biura. Będzie to 7 uderzeń serca z dzwonkiem na końcu. Tutaj widzicie, ile itemów użyłam, nie licząc redstone'a, go zawsze biorę dużo. Heartbeat będzie się aktywować tutaj, na ścianie i dźwięki będą pod spodem. Podobnie jak to było zresztą z Marszem Torreadora. Ale ten proces już doskonale znacie, więc skip.
I tak brzmi nasz heartbeat. Jak widzicie, jest czas, żeby przejść się do breaków, napełnić je i wrócić. Także w ten sposób ugryzłam prąd i kamery. Dajcie znać, co myślicie. Następnym razem pokażę Wam rozgrywkę na tej mapie, a na dzisiaj to byłoby na tyle. Bardzo dużo czasu pochłonął mi ten projekt, więc będę naprawdę wdzięczna, jeżeli zostawicie mi łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, a chcecie zobaczyć więcej takich projektów, to zostawcie subskrypcję. To nic nie kosztuje, a dla mnie znaczy naprawdę wiele. Pamiętajcie o słowie klucz Kanciasta Dolina i odgadujcie tego twórcę w komentarzach. Dajcie też koniecznie znać, jaka pizzeria z FNAF jest Waszą ulubioną. To tyle ode mnie, łapcie efekt końcowy, trzymajcie się cieplutko i papatki! Thank you.